Witam Was na odcinku Niespodzianka. Otóż wybraliśmy się na weekend w miejsce, które się nazywa Przystań na Winiarach. Jest to kemping, który jest świeżo otwierany. Myślę, że jak już będziecie widzieć ten odcinek, to on będzie już otwarty. Natomiast będziemy Wam pokazywać go jeszcze w takim wersji surowej. Mam nadzieję, że spodoba Wam się tak, jak mam nadzieję nam. Także zapraszam Was na zobaczenie, jak tu się dojeżdża. Witam Was w nowym dniu. I teraz parę słów, ponieważ jesteśmy po raz pierwszy w takiej sytuacji. Chciałbym Wam pokazać miejsce, które jest na nowo otwierane. W związku z czym to, co zobaczycie, myślę, że jeszcze nie będzie efektem i obrazkiem finalnym tego, co zobaczycie, jak to miejsce się otworzy. Natomiast czuję się w obowiązku, żeby Wam pokazać, jak fajnie tu jest. Pomimo tego, że jeszcze tu parę rzeczy będzie do zrobienia. Jesteśmy w polu kempingowym, jednocześnie polem namiotowym o nazwie Przystań na Winiarach. Jest to bardzo duży teren, na którym spokojnie sobie pomieści się ze 30, a nawet i więcej zestawów, kamper, przyczepa bądź namiot. A oprócz tego na terenie mamy możliwość sobie wynajęcia dwóch takich domków letniskowych, w którym jest miejsce do spania. Natomiast oprócz tego na całym terenie jest bardzo dużo drzew, na którym myśmy sobie pozwolili sobie rozciągnąć nasz park linowy, który już znacie z majówki. To jest jedna sprawa. Ale oprócz tego oczywiście żeśmy sobie zrobili ognisko w dniu poprzednim. Na całym terenie są skrzynki elektryczne oraz są źródła wody, także bez problemu możecie się podłączyć pod wodę i pod prąd. Ogólnie najważniejsze, co chciałbym Wam powiedzieć, to, że jest to miejsce, które docelowo ma pełnić funkcję pola kempingowego i namiotowego dla ludzi, którzy szanują ciszę. Dla ludzi, którzy nie chcą hałasu o 22 i plus, którzy nie chcą słuchać muzyki sąsiada, że nie chcą być ustawiane jak sardynki w puszce, czyli jeden obok drugiego, aby jak najwięcej się zmieściło. Miejsce z opinii, którą znajdziecie na Google, znane jest z bardzo dobrego jedzenia, z imprez, z głośnej muzyki i tak dalej, i generalnie trochę się to zmieni. To znaczy, owszem, będzie gastronomia, a raczej podstawowa, ale imprez nie będzie. Więc jeśli ktoś liczy na to, że przyjedzie do Przystań na Winiarach na imprezę, no to się pomyli. Także musi szukać innego miejsca. Natomiast jeśli ktoś nie chciał tu przyjeżdżać z tego powodu, że kojarzy to miejsce z imprezami i omijał szerokim łukiem, no to może się naprawdę mega zaskoczyć, jak tutaj pięknie śpiewają ptaki i wcale muzyki nie trzeba słuchać. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, jak tu generalnie wyglądają tematy techniczne. Czyli generalnie mamy możliwość zrzutu szarej wody i kasety w taki dosyć prosty, a skuteczny sposób. Czyli mamy rurę szamba, proszę bardzo, mamy wodę do spłukiwania, napełnienia tego, co tam chcemy zrzucić i wkitrania to. Jeszcze pomysł na zrzucenie szarej wody dla kamperów jest w trakcie uzgadniania co i jak, natomiast w przyszłości przy wjeździe będzie nowe szambo, będzie nowe miejsce wbetonowane na zrzut szarej wody. Teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda już przygotowana część sanitariatów.
Jest to część sanatoriów dla kobiet, także pozwolę sobie tam wejść. Mam nadzieję, że nikogo nie zastanę. Jeśli już to wybaczcie. Wita nas generalnie czystość, schludność. Bardzo ładny zapach. Mamy lustro, mamy płyn do mycia naczyń, do mycia rąk, suszarkę do rąk. I mamy oczywiście toaletę, jedną, drugą, trzecią, z papierem toaletowym, z koszem na śmieci. Z drugiej strony mamy prysznice. Mamy prysznice, w których też jest fajnie, bo na podłodze mamy kratkę, mamy miejsce na postawienie swoich kosmetyków, mamy zasłonkę, żeby tutaj jak powiesimy swoje ubrania, żeby na te ubrania żadna woda nie leciała. Z rzeczy, które może Was trochę zdziwić, to tutaj jest tylko jeden kran. Jest ustawiona woda termostatem o stałej temperaturze. Na początku trzeba poczekać chwilkę, żeby zimna woda sobie poleciała, a potem leci taka ciepła. Może to nie będzie wrzątek, nie będzie gorąca, ale też nie będzie zimna. Są umywaleczki na przycisk. Będzie leciała ta woda. Za jakiś czas się zrobi cieplejsza. Tu jeszcze nie widzicie, ale będą przyklejone lustra. Będą lustra, będzie można się normalnie przejrzeć i tak dalej. I tu naprawdę jest elegancko. Część męska jest jeszcze w wersji przygotowania, w związku z czym Wam nie pokażę, ale myślę, że się będzie różniła tylko tym, że będą jeszcze dodatkowo pisuary. Teraz idę pokazać Wam miejsce, które właśnie jest po pierwsze w logu tego kempingu oraz jaką wielką przemianę przejdzie. Zobaczcie, mamy tutaj taki fajny budynek przeszklony. Muzyczka sobie gra i zobaczcie, tu jest barek aktualnie w wersji podstawowej, czyli jest gofrownica, frytkownica, lodówka. Docelowo będzie piwo z kija, będzie można zjeść zapiekankę, hamburgera, kiełbaskę z grilla najprawdopodobniej też, wypić kawę z ekspresu. No i patrzcie, jaki tu jest potencjał. Możecie sobie pograć w piłkarzyki, w bilarda. Dzieci mogą się pobawić w różne gry, w kuchnię. Tutaj nasze dzieciaki, o, jedna i druga. I wszyscy, którzyśmy tu byli obecnie, malowali sobie. Myślę, że to jest na tyle rozwojowe, że tu można tyle rzeczy plastycznych porobić. Nawet postawić ewentualnie jakąś sztalugę, czy jakiś inny coś. Usiąść tutaj i rozkoszować się widokiem przy takiej wspaniałej pogodzie jak dzisiaj. Nawet jeśli się tu pogoda popsuje, to tak deszcz Wam na głowę nie pada. O, ale zobaczcie, jak tu jest ładnie. I jeszcze ważna rzecz. Jest jeszcze plan taki, aby tu mogli kończyć spływy kajakowe kajakarze. Ta brama czy furtka będzie dostępna do wejścia, gdzie można sobie tu przyjść i skorzystać. Może namiot rozbić tam, przyjść tutaj coś zjeść. Ewentualnie tu pod wiatą będzie grill gazowy. I będzie można sobie tutaj zamówić kiełbasy czy inne mięso z grilla, odpocząć i jechać dalej, tak? Albo płynąć dalej. No bo przystań na Winiarach jest jednym z elementów tu szlaku kajakowego, więc spokojnie myślę, że możecie sobie tutaj przycupnąć. Najważniejsze miejsce, oczywiście dla dzieci. Aktualnie jest to wielka piaskownica. Zobaczcie, ale docelowo tu będzie plac zabaw. Drewniano-plastikowy z wieżami, z jeżdżalniami i w ogóle. Także będą dzieciaki miały, o, w tym miejscu już wkrótce plac zabaw. Pa, pa! Pa, pa, do zobaczenia!
Odwiedzimy was. Opuszczamy kemping. Przystań na Winiarach. Tylko mamy jakiś problem. Mamy problem. Mamy problem. Działa, nie działa. Może duct tape'em? Widzę? Nie ma! Jest. No i co? To może być problem tylko pozycji. No dojedziecie bez problemu. Byle kierunki były. Ktoś jedzie za... Ktoś chce wyjechać. Dobra. No nie wiem, chyba nie. Dobra, wsiadamy. Dobra, jest to nas bezpiecznej podróży. Dzięki bardzo. Gospodarz kempingu nam psiknął takim środkiem do poprawy styku. Wtyczek? Tak. I... No i wszystko działa. Już nam nie mryga, także jedziemy. A przed nami... A przed nami wielka górka dla wyjazdu. Nasi znajomi właśnie stoją pod tą górkę i ruszają. Dobra, to się żegnamy. Weekendzik był bardzo przyjemny. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i na pewno odwiedzimy jeszcze raz. I to nie raz. Ciekaw jestem, czy rozpoznacie, gdzie jesteśmy. Otóż nieformalnie jesteśmy świadkami otwarcia już kempingu i testowego otwarcia baru restauracji, które za moimi plecami. Ale z najważniejszym, wydaje mi się, to co chciałbym wam pokazać, to jest to, że tu się zmieniło nie do poznania. Zobaczcie, ekipa zabaw. Mamy rurę. Mamy drabinkę. Mamy linę do wspinaczki. Mamy jedną zjeżdżalnię, drugą zjeżdżalnię. I do tego wszystkiego huśtawkę. Także w pełni przygotowany jest już kemping na to, żebyście przyjechali tutaj, odwiedzali. No i co? I korzystali z tego wszystkiego. Myślę, że jak już będziecie chętni, to zobaczycie, jak wiele coś się zmieniło od naszego pierwszego pobytu. Między innymi, tadam, mamy już tutaj parasole, leżaki. I wszystko prawie działające. I tam taki parking jest najbardziej taki turystyczny właśnie ten, to jest miejsce. Po pierwsze mamy kwiaty na wejściu. I porządek, zobaczcie. To wszystko na was czeka. Czeka na was ciasto, lody, fryteczki, wkrótce już będą też zapiekanki, piwo z kija. Jak komuś będzie mało, to jeszcze sobie jest w stanie dobrać różne tutaj smakołyki. Ale też również dla kierowców są zerówki. Także nie trzeba kupować piwa alkoholowego, można kupić zero. Przeprowadzam wywiad. Pani sportmenka, co pani będzie teraz odprawiała? Będę sypować na rzece. Ale jakiej rzece? Nad pilicą. Na pilicy. Na pilicy, nad pilicą. Nie wiem. Na rzece Pilica. O. I będziemy, uwaga, będziemy jednocześnie nagrywać z drona, więc no, tutaj sobie robimy podgląd na żywo. Co to będzie działo? Czy to będzie ciepło, czy to będzie zimno? Mogłam opaskę na głowę. Na oczy. Opaska. Będziemy próbować. Opaska na oczy. Czy ja to dobrze widzę? No widzę się z góry, więc... O, dron nas widzi. Możliwe. Tu przy brzegu to jest całkiem spoko. A widziałeś, że po drugiej stronie brzegu rzeka płynie w drugą stronę? Czyli generalnie twoim zamysłem jest przepłynąć na drugą stronę i iść z nurtem. Tak właśnie na Malwinę mówiłam. No to zobaczymy, jak to będzie. Podobno są wiry i może się kręcić się można. Dobra. Jak to będzie wyglądało?
Odsunę się, żeby mnie nie oklepała, nie? Wiesz co? Jak ci robiło? To było 100 lat temu. Ona się ustawiła. Aaa, jaka to woda! No. Czy ty od razu staniesz na niej? Nie, ja będę na kręcie. Nie będę stawać. No i popłynęła. Jak tam wrażenia? Pierwsza myśl. Pierwsza myśl? Jest dość płytko, bo jak mocniej zanurzyłam wiosło, to było miejsce, że było tylko tyle płytko, albo nawet tyle. Tylko ten piasek jest taki... Zapadający się. Zapadający się. No nie można tak. Tylko trzeba mocniej papagajować. Ale da się. I da pod się. Prąd. Da się i pod prąd. I z prądem? Z prądem był nawet pod wiatr, w związku z tym też wcale łatwo nie było. Ok. Z prądem. Okej. Okay. Ale spoko. Polecamy miejsce na supowanie nad Pilicą. Nie trzeba mieć kajaka, można mieć supa swojego i też daje radę. A łatwiej przewieźć niż kajak. No zdecydowanie. Także jakbyście chcieli, to przyjeżdżajcie się, wodujcie na przystani. O tu, na Winiarach. Także widzieliście, nam się bardzo fajnie pływało tutaj na supie. Wydaje mi się, że spokojnie możecie tutaj pływać. Natomiast kończy się ten weekend, w związku z czym musimy się zbierać. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że go zobaczycie jeszcze w czerwcu przed naszymi wakacjami. A kolejny będzie już wyjazd do Chorwacji, także subskrybujcie nas. Fajnie by było, jakbyście coś napisali w komentarzu. Zawsze ten film gdzieś się pojawi trochę wyżej. A tymczasem miłego oglądania kolejnego odcinka, który się, mam nadzieję, wam również będzie podobał. Cześć!